Diana Sokołowska, obecnie zawodniczka AZS-a w UFIS Gdańsk, uzyskała kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Seniorów, które odbędą się w maju w Londynie. Jej największym sukcesem jest 5. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów. Nie ukrywam, że to jest takie moje małe marzenie, żeby pojechać jeszcze raz na Igrzyska Olimpijskie. Wiem, że będzie ciężko, ponieważ miałam przerwę małą w pływaniu, aczkolwiek będę się starała na pewno wykonać minimum sztafetą. Zawsze pływałam 200 kraulem, teraz staram się też 100 popływać, 400, być może też delfinem. Moją mocną stroną zawsze były chyba 200 kraulem, także na to się raczej nastawiłam w tym roku. Diana Sokołowska to zawodniczka z bardzo dużymi perspektywami sportowymi. Już jako 15-latka pokazała swój lwi pazur, kwalifikując się jako najmłodsza olimpijka w polskiej ekipie do sztafety 4x200 metrów stylem dowolnym. Następnie przeżywała bardzo ciężki okres w swojej karierze sportowej i próbowała rzucić pływanie. Na szczęście udało nam się ją namówić na przyjście do Gdańska, na rozpoczęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Podjęła treningi z bardzo dobrym skutkiem. Na Mistrzostwach Polski w Lublinie zdobyła 9 medali, zrobiła kwalifikacje na Mistrzostwa Europy do Londynu, które odbędą się w maju 2016 roku. I tam będzie próbowała wypełnić normę na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro. Cel jest ten bardzo bliski.